Cześć, z tej strony Trap.pl, a w dzisiejszym materiale opowiem wam o wszystkich historiach związanych z przyjazdem amerykańskich raperów do naszego kraju. No bo tak się składa, że za nami pierwsza edycja Cloud Festivalu, co oczywiście skutkowało tym samym, że do naszego kraju przyleciała naprawdę masa artystów z Ameryki, którzy też bez zaskoczeń wywołali ogromne zamieszanie w Polsce. No bo szczerze, to naprawdę, jeszcze tydzień temu kompletnie się tego nie spodziewałem. Jak tym największym twórcom na świecie bardzo spodoba się nasz kraj, przypadnie im do gustu nasz naród, nasza kultura, no i ogólnie ile ciekawych, śmiesznych, dziwnych czy też niebezpiecznych sytuacji będzie miało z nimi miejsce. Serio mordy, było bardzo grubo. No ale to właśnie po to robię ten odcinek, żeby wszystko wam ładnie przekazać i podsumować. Dodatkowo podam wam parę ekstra informacji za kulis, ale zanim do tego sobie przejdziemy, na samym starcie chciałbym was zaprosić na kolejny i zarazem ostatni festiwal, na który osobiście się wybieram w tym roku, który też no jak najbardziej mogę wam polecić z całego serca, no bo tym razem mowa o Czeluść Sneaker Studio Festival 2022, który dokładniej odbędzie się dnia 22 i 23 lipca w Krakowie, czyli już następny weekend, i będzie to już w sumie piąta edycja tego wydarzenia od przecież już uznanej marki Czeluść, tyle że tym razem odbędzie się ona w najdogodniejszej ku temu miejscowie jak dotychczas, czyli w wielkiej, dobrze zagospodarowanej przestrzeni Hype Parku, na którym to często w sumie sam bywam weekendowo, więc tak samo mogę wam za tą miejscowę poręczyć, bo do dyspozycji jest tam naprawdę dużo przestrzeni, na której między innymi będziecie mogli znaleźć strefę Szamy, strefy Chillu, strefy Sneaker Studio, gdzie będziecie mogli zakupić sobie kozackie ciuszki oraz buty. Znajdziecie również różne bary, namioty maskot, czy też nawet strefę tatuaży, na której będziecie mogli sobie wydzierać rzeczy związane z Czeluścią. No ale tak ogólnie rzecz biorąc, co przynajmniej dla mnie przemawia głównie za Czeluść Festiwalem, to fakt, że po prostu każdy miłośnik muzyki znajdzie tam coś dla siebie, niezależnie od upodobań. Wiecie, na pewno nie każdy wasz znajomy słucha stricte rapu i dlatego na Czeluść Festiwalu możemy bawić się do najróżniejszych gatunków, od muzyki elektronicznej, jak na przykład Way, z czego właśnie Czeluść jest głównie znana od lat, dlatego na Czeluści znajdziecie najmocniejszych producentów tego gatunku, jak na przykład Skeller, Jutro, Careful, Aestral czy też Follow. Dodatkowo nie zabraknie też i muzyki techno na innych scenach, ale głównie oczywiście będzie też masa twórców ze środowiska rapowego, co interesuje nas najmocniej, na temat których też nieco szerzej będę mógł się wypowiedzieć, ponieważ Czeluści lubią i nie boją się właśnie łączyć tych najpopularniejszych raperów z tymi bardziej niszowymi. No bo łącznie na tym festiwalu na trzech scenach, które to akurat będą na przestrzeniach zamkniętych dla lepszego klimatu, wystąpią tacy raperzy jak po kolei, zaczynając od tych najbardziej mainstreamowych postaci, jak na przykład Żabson, Yangigi, Smolasty, Oliwka Brazil, czy też również innych bardzo znanych twórców z Polski, jednak z nieco innych środowisk, jak Avi, Louis Villian, Dziarma, Getz, Pusher czy Oskar 030. No ale na Czeluści znajdziemy również twórców nieco bardziej undergroundowych, takich jak chociażby Zdechły Osa, czy też Młody Kordyn z Cyganem 9, których kojarzyć możecie z TikToka, czy też nawet sama legendarna podziemna grupa Hevra, ale i tak samo przy tym na głównej scenie wystąpi taka legenda jak Peja. Więc jak mówię, dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie i jestem pewien, że każdy będzie się tam dobrze bawił, no bo kto już kiedyś był na Czeluść Festiwalu, ten wie o czym mówię. W końcu producenci Jutro oraz Kosa, czyli organizatorzy tego wydarzenia, mają za sobą już ponad 300 takich zrobionych mocnych imprez w naszym kraju, w największych miejscówkach po całej Polsce, więc na pewno doskonale już wiedzą, jak to wszystko najlepiej dopiąć i ogarnąć. Dlatego mam nadzieję, że w moim rodzinnym Krakowie również się zobaczymy, bo również tam będę kręcił moje kolejne podejście pod vloga. Dzięki temu będziecie mogli mnie rozpoznać i jak tylko jesteście tutaj z okolic, to nawet się nie zastanawiajcie, tylko kupujcie bilety z linku, który zamieszczam w opisie, bądź też teraz wyświetla wam się kod kreskowy, po zeskanowaniu którego od razu przeniesie was gdzie trzeba. Więc mam nadzieję, że znów do zobaczenia mordy. No dobra, a ja tym samym zaczynam już naszą dzisiejszą opowieść. Po kolei o wszystkich artystach, którzy przyjechali ostatnio do nas do Polski. No bo jest naprawdę grubo. I może tak jak zawsze, zaczniemy sobie od tych postaci, no nieco mniej sławnych, z nieco mniejszą popularnością i rosnąco będziemy omawiać sobie coraz to większych twórców. Zaczynając od, a w sumie to można też wspomnieć o artyście Baby No Money, który parę dni temu zawitał do naszego kraju, dokładniej do Warszawy, by dać tam swój koncert. No i co ciekawe, co było bardzo dużą niespodzianką, to ten kanadyjski raper w pewnym momencie swego show na scenę wprowadził nikogoś innego jak Taco Hemingwaya, czyli no wiadomo, ogromnie popularnego twórcę u nas w Polsce, którego muzyka ma wiele punktów wspólnych z tym, co robi Baby No Money. I następnie panowie wspólnie odegrali kilka kawałków kanadyjskiego muzyka ku ogromnej uciesze publiczności. Więc na pewno mega fajna sprawa i niespodzianka dla przybyłych, no ale tak naprawdę to była dopiero rozgrzewka przed tym, co działo się na przestrzeni następnych kilku dni. No bo już lada moment zaczynał się Cloud Festival, dlatego właśnie amerykańskie gwiazdy zaczęły hurtowo zjeżdżać do Polski i wszelakie najróżniejsze ich aktywności w naszym kraju właśnie teraz sobie omówimy, bo już w sumie możemy sobie
aby zacząć z grubej rury. Od głównego przedstawiciela amerykańskiego podziemia, i to już od kilku dobrych lat, kuzyna Playboya Cartiego, czyli Uno de Activista, który, jak się okazuje, spędził naprawdę świetny i ciekawy czas w naszym kraju. No bo najpierw stawił on taką oto fotkę z Warszawy, a już zaraz potem wyszedł na miasto, by zwiedzać uroki naszego kraju. No i co bardzo ciekawe, kilka bądź też kilkadziesiąt następnych minut spędził z jednym z naszych warszawskich bezdomnych. I żeby tego było mało, jak teraz widzicie, bardzo spropsował jego ficik. No bo rzeczywiście, facetowi można odmówić wielu rzeczy, ale na pewno nie jego dripu. Kazacki ficik, mordo, jak tam jakimś cudem oglądasz. I co więcej, później nawet zerował z nim małpki, jak widzicie po tym nagraniu. No a raczej prawie widzicie, wiadomo jak to jest z YouTube'em. Więc no ogólnie na pewno bardzo ciekawa sprawa. Ale później skupił się już tylko i wyłącznie na koncercie, które to na swoich kolejnych storkach mocno zapowiadał i hype'ował, że będzie on przekozacki. No i tak też zresztą się stało. To był na tym koncercie, ten wie. No i z ciekawszych wydarzeń na tym show, no to na scenę wbił jeden z jego fanów, którego to ochrona od razu chciała wyrzucić, ale ze względu na to, że Uno chciał go zostawić na scenie, no to jak widzimy, kolega uraczył wszystkich swoim pięknym Fortnite move. W sumie to pierwszy raz widziałem, by ktoś na żywo wykonał ten manewr. I co też ciekawe, no i trochę śmieszne, ten właśnie chłopak próbował później zrobić stage diving. Próbował rzucić się na scenę w ręce fanów, jednak niestety akurat to nie wyszło najlepiej, no bo nikt go nie złapał. No i co mogę jeszcze wspomnieć, to Uno też poczęstował jednego z festiwalowiczów na koncercie swoim śmiesznym papieroskiem. Kolegę, do którego zaraz sobie wrócimy, no bo kolejnym artystą, którego przyjazd do Polski musimy sobie streścić, był nikt inny jak Fat Nick. Kolejna mocna i gruba persona z podziemia, już od wielu to lat. Fat Nick, który co ciekawe dowiedział się o tym, że gra u nas w Polsce dosłownie na kilka godzin przed występem, ponieważ Lucky, który pierwotnie miał być w jego miejsce, co ciekawe spóźnił się na samolot, kiepska sprawa. Dlatego w ekspresowym tempie przyleciał do Polski z Berlina, gdzie to wcześniej grał swój koncert i co więcej, najwyraźniej bardzo mu się w naszym kraju spodobało. Zresztą jak wiadomo, nie był to już jego pierwszy pobyt w Polsce, bo nie dość, że na swoje socjale co chwila wrzucał storki z naszymi flagami, no to jeszcze dodatkowo napisał coś takiego: o mój Boże, zakochałem się w Polsce milion razy, przeprowadzam się tutaj. Oraz później zapowiedział jeszcze, że przynajmniej na jeden rok kiedyś tutaj przyjedzie na stałe, więc no nic dodać, nic ująć. Dodatkowo, co też warto zaznaczyć, widział się on z Aleszenem, kolejnym reprezentantem polskiego podziemia. No a z amerykańskiego podziemia natomiast do Polski zawitał również duet Zilla Kamiego oraz Sosmuli, czyli City Morgue, posiadający ogromny fanbase w naszym kraju. Dlatego jak również powszechnie wiadomo, byli tutaj już nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, więc tak samo nasza publika zaskoczeniem dla nich nie była. Dlatego też raperzy dali następnie po prostu kapitalne, czy też jak to oni mają zwyczaju, dzikie show. Pogo było robione podczas dosłownie każdego kawałka, więc no liczne grono fanów tego duetu na pewno miało mocny ubaw i solidną dawkę przeogromnych emocji. No a już tak bardziej z tych wszystkich historii pobocznych, to właśnie Zilla Kamiego zaraz po przelocie do naszego kraju, jak tutaj widzicie, przeszukiwała policja. Kto wie, być może na skutek wiadomego jego umiłowania do broni wszelakiej maści, ale finalnie nie znaleziono tam nic. No i Sosmula także sobie zrobił taką oto fotkę z przedstawicielami naszego polskiego podziemia, jak widzicie, czyli z Maciasem, Fałkiem Chłopcem czy też Listerem. No ale dobra, idziemy dalej. Do artystów, z którymi aż tyle ciekawych pobocznych historii nie było, no ale taki Lancey Fawkes, który również tak samo w ostatnich dniach dowiedział się, że będzie grać u nas w Polsce jako zastępstwo dla Maxo Creama. Lancey dał również naprawdę bardzo dobry koncert, ku mojemu zaskoczeniu okazał się być świetnym performerem, nawijał praktycznie wszystko bez podkładu oraz też na pewno wielu zaskoczył swoimi ruchami tanecznymi, dlatego wszyscy jego fani na pewno czują się usatysfakcjonowani z tego jego występu. No i co ciekawe, ten sam ziomek, który otrzymał taką niespodziankę od wcześniej omawianego Uno de Activista, również spotkał właśnie Lanceya dzień później w Żabce. No i jak widzicie, ci dwaj koledzy zrobili sobie następnie z nim taką oto pamiątkową fotkę. Mi osobiście również niezwykle mocno do gustu przypadł występ Sofego, którego jak wiecie jestem dużym fanem, dlatego naprawdę ten jego koncert był dla mnie czymś wyjątkowym. I też niestety za dużo ciekawostek nie mam tutaj do powiedzenia, poza tym, że wystąpił on w bluzie Chaosu, czyli polskiej marki, z Jelakami w sumie też był w takim podkoszulku, oraz na scenę wbił mu także jeden z fanów, którego raper naprawdę bardzo fajnie przyjął u góry. I ogólnie jego kontakt z publiką był świetny, oraz Sofego zdawał się dziwić, że posiada tu aż tak duży fanbase w naszym kraju. No i ogólnie widać, że z tego rapera jest naprawdę mega pozytywna morda. I tak samo najbardziej wyczekiwałem na koncert Key Glocka, który również w ogóle mnie zawiódł. No może trochę zmieniłbym jego repertuar, ale tak czy siak był totalny ogień. Z jego aktywności na socjalach związanych z Polską natomiast, no to nagrał on tylko taką oto storkę zapowiadającą swój koncert oraz udzielił wywiadu dla Popkillera, który już za niedługo będziemy mogli sobie obejrzeć. No a kolejnym raperem, którego przyjazd do Polski sobie omówimy, będzie nikt inny jak DDG, czyli pierwszy na świecie youtuber, który oficjalnie stał się później raperem. No i pomimo faktu, iż szczerze, to nie spodziewałem się akurat u
niego jakichś fajerwerków, to jednak gościu naprawdę dał radę. W sumie to chyba jako jedyny przedstawiciel zagranicy rzucił się w tłum, w ręce swoich fanów, no i ogólnie dał przekozacki koncert. Dodatkowo wrzucał też sporo storek, czy też relacji na swoje socjale, których zapowiadał, czy też dziękował nam za swój pobyt w Polsce, mówiąc nawet i kilka słów w naszym języku. Dodatkowo raper nocami zwiedzał nasz kraj, a raczej naszą stolicę, najczęściej za pomocą hulajnogi, jak tutaj widzicie teraz na tych nagraniach. No i najwyraźniej cierpiał również na bezsenność. Wiadomo, z przyczyn stref czasowych, dlatego koło 5 rano mogliśmy go widzieć popylającego sobie po Warszawie, szukającego tak zwanej zaczepki. Jak tutaj napisał, widział się też z Kosiorem z White Widow. Wydaje mi się, że ogólnie chłopaki z podziemia po prostu byli swojego rodzaju przewodnikami dla raperów w Polsce, wydelegowanymi przez festiwal, więc w sumie to trochę zazdro. No ale dochodzimy teraz do tych zdecydowanie największych gwiazd, które przybyły do naszego kraju. I pierwszą z nich będzie nikt inny jak A$AP Ferg, o którym też jednak zbyt dużo do powiedzenia mieć nie będę, bo w sumie to raper zapowiedział tylko swój występ na swoich socjalach w taki sposób, a na scenie zrobił po prostu to, co do niego należało, czyli dał bardzo dobre show, ku uciesze wszystkich jego fanów. Oprócz tego powrzucał również kilka storek i opisów z nawiązaniami do Polski, a jednak raczej nie było to nic szczególnego. No ale szczególny na pewno był za to występ nikogoż innego jak Jacka Harlowa. Z tego co wiem, dla niektórych pewnie i najlepszy koncert tego wydarzenia. I tutaj tych wszystkich ciekawostek wokół tego twórcy będę miał znacznie więcej, ponieważ Polska naprawdę wręcz ogromnie trafiła w serce tego bardzo popularnego twórcy na całym świecie, który zresztą, jak mówiłem wam ostatnio, nieprzerwanie od kilku miesięcy balansuje na liczbie 45 milionów miesięcznych słuchaczy na Spotify. Jest to wręcz obrzydliwa liczba, która potwierdza jego obecną skalę popularności. No i może tym razem zacznijmy sobie od samego koncertu Jacka, który okazał się być po prostu świetny. I chyba suma summarum, tak czysto werbalnie, to chyba najlepiej dogadywał on się z naszym narodem, no bo przez cały jego występ publiczność skandowała imię Jacek, czyli oczywiście imię Jacka w naszym języku. No i choć raper początkowo nie mógł załapać, o co nam chodzi, to po chwili sam zrozumiał, co jest grane i zaczął skandować to słowo razem z nami, po czym nawet zapowiedział, że sprawi, by w każdym kraju, w którym będzie grał podczas tej swojej trasy koncertowej, to będzie on kazał ludziom krzyczeć właśnie również Jacek. Dodatkowo na scenę wbił do niego jeden z fanów, który to następnie stoczył z nim krwiożerczą wojnę na kciuki, którą finalnie raper z Polakiem przegrał. Dodatkowo między innymi mocno zachwalał urodę naszych polskich dziewczyn, uznał, że to niesamowite, że jeszcze niedawno nagrywał w swoim domu w szafie, a teraz po drugiej stronie świata ludzie znają jego teksty, aż w końcu okrzyknął również Polskę zdecydowanie najlepszym krajem w Europie. Zagrał też oczywiście numer Warsaw, który co prawda, jak już kiedyś sobie rozmawialiśmy, odnosi się raczej do pewnego miasta w Ameryce, dokładniej w stanie Indiana, ale Jack najwyraźniej od początku miał na uwadze również fakt, że jest to tak samo stolica i naszego kraju, ponieważ oznajmił, że odkąd tylko stworzył tę piosenkę, to chciał ją zagrać po raz pierwszy właśnie w Polsce. I wreszcie jego marzenie się spełniło. Co do natomiast takich ciekawostek pozakoncertowych, ogólnie wokół przyjazdu Jacka Harlowa do naszego kraju, to oficjalnie stał on się kolejnym amerykańskim twórcą, który odebrał na żywo swoją statuetkę Popkillera. Tym razem co prawda zrobił to za kulisami, a nie na scenie jak Enel i Chopa. No ale na pewno również mocno się z tego wyróżnienia ucieszył, bo pochwalił się tym faktem, jak widzicie na swoich social media. Co więcej, również to story udostępnił później Lil Nas X, czyli kolejna kolosalna globalna gwiazda. Zrobił sobie również fotkę ze Smolastym, czy też odwiedził nasz warszawski sneaker store. Tak przynajmniej wnioskuję po tej storce, którą dodatkowo raper podpisał, że dzisiaj był jego jeden z najlepszych dni w życiu i że jest ogromnie wdzięczny za to, że może coś takiego przeżywać razem z nami. Oraz rzucił jeszcze kilka fotek z naszego kraju, jak to nocami sobie ulicami Warszawy spacerował. Więc te jego słowa o jego miłości do Polski nie były rzucone na wiatr. Lajkował później jeszcze komentarze Polaków pod jego profilem Jacek, co potwierdza, że zapadło mu to w pamięć i dużo dla niego znaczyło. No a kolejne na mojej liście do omówienia jest nikt inny jak DaBaby, który przyleciał do naszego kraju prosto po koncercie z Norwegii, na którym też, co ciekawe, stracił jeden ze swoich kolczyków, wart aż 65 tysięcy dolarów i w sumie to szkoda, że to nie stało się w Polsce. No ale DaBaby, przyjeżdżając z naszej strony, był wyraźnie mocno nahypowany na swój pierwszy koncert w naszym kraju. No bo na przykład chwalił się tym często na swoich social media. No a sam jego koncert, co dużo gadać, totalnie rozwalił. W końcu od dawna było wiadome, że DaBaby to przekozacki performer, a zobaczyć jego słynne Let's Go na żywo było od dawna na mojej bucket liście. I też najwyraźniej raper był przeogromnie zadowolony z tego, jak wyglądało jego show w naszym kraju, bo następnie wrzucał po prostu masę storek czy też postów na swojego Instagrama z relacjami z tego koncertu, chwaląc się przed całym światem tym, jak to pięknie w Polsce został przyjęty. No naprawdę bardzo dużo się tego pojawiło na jego instagramowym profilu, który
który swoją drogą obserwuje ponad 20 milionów osób, więc na pewno bardzo dużo ludzi na całym świecie miało okazję zobaczyć, jak świetnie się bawimy. No a na sam koniec zostawiłem nam naszego polskiego rodzynka z oceanem, czyli Favio Foreign, który również bez zaskoczeń dał po prostu przekozacki koncert. No, ludzie naprawdę bardzo mocno się na nim bawili, no bo Favio to kolejny świetny performer i choć nieraz brakowało mu tchu na scenie, no to i tak dawał cały czas siebie wszystko i również poczęstował śmiesznym papieroskiem tego samego ziomka, co jakiś czas wcześniej obsłużył Uno. Tym razem podobno była to o wiele mocniejsza sprawa, więc co jak co, ale gościu jest totalnym szczęściarzem i największym wygrywem tego festiwalu. No i ogólnie to tak jak mówię, na koncercie Favio było bardzo, bardzo mocno. Co ciekawe, chwilę wcześniej Malik Montana na swoim Instagramie zapowiedział jakąś niespodziankę i właśnie był to gościnny występ tego polskiego twórcy na scenie razem z Favio Foreign, gdzie też panowie następnie zagrali swój nowy wspólny numer, którego snippety właśnie z tego wydarzenia możecie znaleźć bez problemu na YouTubie, ale też najprawdopodobniej już za niedługo wyjdzie on oficjalnie i to z teledyskiem, bo panowie po tym wydarzeniu widziani byli razem nawzajem na swoich storkach, jak teraz oczywiście cały czas widzicie w tle, i podobno tej akurat informacji potwierdzonej nie mam, ale nagrywali oni o 4 w nocy teledysk pod Domem Kultury, więc bardzo możliwe, że jakieś wideo od tej dwójki na dniach zobaczymy. Również na skutek rozmów za kulis dowiedziałem się, że od niedawna nowym menadżerem Malika został właśnie facet, który w ten sposób wyręcza również właśnie i Favio, i to dlatego najpewniej już jakiś czas wcześniej widzieliśmy ich razem na storkach. I z tego co również się dowiedziałem, panowie nagrali razem jeszcze więcej kawałków. Nie znamy tutaj dokładnej liczby, ale no na pewno panowie jeszcze coś tam za nadrzu mają. I ogólnie na skutek tego nowego managementu rapera przyszła jego kolaboracje na przestrzeni następnego roku po prostu mają zwalać z nóg, więc nam nie pozostało nic innego, tylko tego wyczekiwać, bo zapowiada się naprawdę grubo. I między innymi oprócz Favio, także DDG zafollowował naszego polskiego twórcę na Instagramie, więc jest bardzo mocno, bo ogólnie rzecz biorąc to może być po prostu niesamowita reklama. Oczywiście zarówno dla samego Malika, jak i dla naszej całej polskiej rap sceny na całym świecie. No ale wracając do Favio, to nie zapomniał on również o producentach z naszego kraju, z którymi już wcześniej kilkukrotnie współpracował, bo na tych nagraniach właśnie widzimy, jak to spędzał czas razem z Shamsem, czyli producentem z Łodzi, no i o tych kolaboracjach już wam nieraz opowiadałem, więc raczej każdy tutaj wie, o czym mówię. Dodatkowo Favio nagrał jeszcze takie oto fajne wideo ze swoimi polskimi fanami oraz nietypowo docenił również pewną polską parę w galerii, która no, jak widzicie, jak on to uznał, pewnie są świeżo, pierwszy raz zakochani. No i dodał, że sam chciałby być w takim stanie, kiedy to nic wokół ich się nie liczy, tylko bliskość ze swoją miłością, więc naprawdę super zachowanie ze strony rapera. No i pozostał nam już tylko Lil Pump, ale w sumie to i tak bardzo długi ten odcinek znów wyszedł, więc o Pompce zrobię chyba już osobny odcinek, bo to jest już naprawdę gruba sprawa. Pompka naprawdę dużo narozrabiał w naszym kraju, więc myślę, że można go w taki sposób wyróżnić, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię mojego kanału. Oraz opowiem wam też również o moich odczuciach co do tego wydarzenia. No i właśnie dlatego też przypominam wam o Czeluść Festiwalu, który już ten weekend będzie miał miejsce, bo pewnie tam również wydarzy się sporo ciekawych rzeczy. Zapraszam do pierwszego linku na samej górze opisu. Wbijajcie również na Instagramy Trapel Info, ten z newsami, oraz Trapel News, ten mój prywatny. Wbijajcie na trapshop.pl po kozackie bluzy pod koszulki. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!